A co to ma być? Macie naszą krew na rękach! Jesteśmy tu dzisiaj, bo pan Ziobro z kolegami chce zalegalizować w Polsce przemoc domową. Projekt pożyczył sobie od Putina, wziął sobie rosyjskie przepisy, które już tam obowiązują. Dzisiaj w Sejmie jest pierwsze czytanie projektu legalizacji przemocy domowej. Wypowiedzenia konwencji stambulskiej, która musi być wypowiedziana, żeby pan Ziobro mógł sobie wprowadzić przepisy, o których marzy. Jesteście bandytami. Jesteście mali, śmieszni, podli, że nienawidzicie kobiet. Stop przemocy w zniewoleniu! Nie będziemy żyły w cieniu! Stop przemocy w zniewoleniu! Nie będziemy żyły w cieniu! Przedstawiciele czterech filarów patriarchatu w Polsce. Oczywiście polityk, który dla władzy zrobi wszystko. Dla władzy skaże na piekło kobiety. Robi to w parze z księdzem, z hierarchą Kościoła katolickiego. Bo władza i kasa muszą się im zgadzać. Dlatego torturują kobiety. A hierarchowie będą mówić o uszlachetnianiu cierpienia. Mamy przedstawiciela tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który oświadczeniem wydał wyrok na polskie kobiety. I wreszcie czwarty filar, czyli policja, która zajmując się ściganiem przestępców w sutannach, czy ściganiem osób, które biją przemocowców, zajmuje się pacyfikowaniem pokojowych protestów w całej Polsce. Słowa swobody to samobody! Słowa swobody to samobody! Słowa swobody to samobody! Uwaga, to policja! Uwaga! W związku z brakiem zarejestrowanego zgromadzenia publicznego w tym miejscu wzywam do natychmiastowego rozejścia się. Policja nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użycia środków przymusu bezpośrednio.